Czarobury i brzydki, ale księżyc się liczy, państwo zobaczą. No i ta Monika brzydka, państwo zobaczą, też Monika Wynocha. Monika Wynocha. Także jak byłyśmy dzisiaj w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, to ten ochroniarz tak nieciekawie mówił do tej Chinki. Ona tam się nie umiała wylogować przy wyjściu. No ale mimo wszystko, mówi do tego Andrzeja Kołakowskiego, mimo wszystko bardzo źle machał za nią ręką, ham. No, że proszę wyjść. Przecież ona wie, że trzeba wyjść. Zwłaszcza, że już koniec. No, państwo zobaczą, że ci, ja nie wiem, no jak świnie. Jak świnie się zachowują. Także przynajmniej no ci Żydzi, jak to mówią, mieli twarde karki, a te mają twarde takie jakieś ryje. Twarde mają. No i tutaj ten teatr, proszę państwa, dramatyczny. Cyganeczka wasza też jako ta wschodząca gwiazda wybiłaś, proszę państwa, wyróżniła Polskę w Eurowizji, ale no niestety tylko, bo to od niej nie zależało. Na drugie miejsce, drugiej kategorii, drugiej klasy. Tutaj te mohery, które tak siebie oceniają, krytykują, gapią się na siebie. Zawsze muszą się gapić. Jak to jest, że tutaj Wiocha 3 miliony liczy sobie, ma, a oni się gapią? Przecież i tak nie znają się. No ale żeby komuś dokuczyć, to trzeba się najpierw pogapić, trzeba coś zmyślić. Sytuację, kontekst. Żeby kogoś przedstawić w krzywym zwierciadle. I dopiero wtedy huzia na juzia. Radio Tok FM w roku Conchita Barbie Baby Langström Extra. No tak jest, proszę państwa, w ateistycznym kraju. Może tutaj zobaczymy jeszcze w appendixach Radio Tok FM w roku Conchita Barbie Baby Langström Extra. Mamy teatr studio naszej Martusi Siusi. Teatr studio.